sytuacja przez tą sytuację makroekonomiczną na pewno nie jest łatwa, jest wymagająca, ale też proszę zwrócić na to uwagę, że na tym tle notujemy rekordowe sprzedaże i całkiem niezłe rentowności o dwóch liniach w half price i w CC, bym powiedział nawet bardzo dobre w half price, rekordowo dobre. Natomiast z perspektywy tego, co wpływa na koszty finansowe, to zdecydowanie to są stopy procentowe i my ważymy mniej więcej wzrost o 1 punkt procentowy stóp procentowych, że to jest efekt około 20 milionów złotych na nasz rachunek zysków i strat, więc dużo. 10 punktów to jest tym samym 200 milionów złotych. I oczywiście jakby to wymaga intensywnej pracy nad tym, żeby od strony operacyjnej, tak jak wspomniałem, poprzez lepszą konwersję gotówki, to jest dla nas największy element tego naszego programu poprawy, rotacja zapasów i poprawianie konwersji gotówki, poprawianie EBITDA, żeby w ten sposób wygaszać to zadłużenie. I z drugiej strony poprzez ogłoszone programy, jak chociażby emisję, czy też leasing zwrotny części aktywów, wygasić istotną część tego zadłużenia, żeby a. dać spółce większe bezpieczeństwo płynnościowe, a b. niezależnie od tego, jakie te stopy procentowe będą, wydatnie obniżyć koszty finansowe.